Siemanko, witamy Was w kolejnym naszym odcinku naszych wojaży i naszej wyprawy do Iraku. I już było blisko, żeby Paweł do tego Iraku nie poleciał ze mną. Powiem Wam tak, jesteśmy właśnie w Omanie, w Muskacie na lotnisku. Poszliśmy po nasze bilety i a Paweł ma brytyjski paszport. Ja mam polski, Paweł ma brytyjski, no bo taki zabrał, bo ma podwójne obywatelstwo. I ona mówi, polski ok, visa on arrive, ale brytyjski muszę zadzwonić, zapytać. I tak się przeciąga. Też myśleliśmy, że go nie wpuszczą. Bo już sobie myślimy, nie, pewnie to się jakoś teraz przez to się dzieje wszystko, może coś jest nie tak, może trzeba jakąś specjalną wizę i tak dalej. I nas trzymali tak z 15 czy 20 minut, a w końcu mówi, okay, udało się. Miłego lotu. Także podbijamy Irak. Tak, mocny start. Lecimy właśnie do Bagdadu. Będzie to nasze pierwsze miejsce, w którym się zatrzymamy. Następnie będzie Karbala. Później jeszcze jakieś jedno miasto. Spędzimy 5 dni w Iraku. Nagramy dla Was fajne odcinki. Także oglądajcie dalej. No i ruszamy. Lecimy do Bagdadu. Jak wygląda ostatnia chwila, nie? Tak, ostatnie wchodzą właśnie. Ale spoko. Ważne, że zdążyliśmy. Irak przez dekady zmagał się z wewnętrznymi i zewnętrznymi konfliktami, które znacząco wpłynęły na jego historię i społeczeństwo. Po uzyskaniu niepodległości w 1932 roku kraj ten doświadczył wielu zamachów stanu, co doprowadziło do rządów totalitarnych i dyktatorskich. Najbardziej znaczącym był reżim Saddama Husajna, który przyczynił się do wybuchu wojny iracko-irańskiej i inwazji na Kuwejt w 1990 roku, co sprowokowało interwencję koalicji międzynarodowej i wojnę w Zatoce Perskiej. Inwazja Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w 2003 roku miała na celu obalenie Husajna, ale przyniosła lata chaosu i powstania różnych grup, w tym Państwa Islamskiego, co doprowadziło do dalszych konfliktów. Te wydarzenia pozostawiają Irak w trudnej sytuacji, zmagającym się z wyzwaniami odbudowy kraju, stabilności politycznej i pojednania społecznego. Jaki jest Irak teraz? Spędziłem tu parę dni i zobaczyłem dość dużo. W najbliższych odcinkach pokażę Ci, czy to, co świat uważa o tym kraju i jak negatywnie promują go media, jest prawdą. Zapraszam na wspólną wyprawę do Iraku. Właśnie to, jeszcze cały czas jedziemy. Podobno kto nie wstanie, ten nie wysiądzie, dlatego ludzie już zaczęli panikować. Trzeba jak najszybciej stawać. Szok. Paweł, tutaj ten. Tutaj jak masz, to napisz ten. Napisz yes, yes. Yes. No, not today. I have a wife, not today. Za wizę trzeba zapłacić prawdopodobnie $75. Polo miło już 77, ale na lotnisku w Omanie nam pani powiedziała, że sprawdzała 75. I pamiętajcie, że trzeba mieć wyliczone pieniądze, bo podobno reszty nie oddają. No, jesteśmy. Nie mogę. Jedziemy już i co w sensie, któryś wspiera, który nas bierze. Po kolei. O! Szósta zamiana już kierowcy. Hello, hello. No. Dobre to jest, co? Co dwa kroki. Co dwa... Okej, ty, teraz to. Teraz ty. Przetasowali nas dobrze, ty. W końcu już nie wiadomo, z którym jedziemy. Zobaczymy, czy jeszcze nie będzie jednej zmiany. Ja, może oni mają tutaj odcinki po prostu, które nie mogą iść tylko, nie? Poleciał szybko do kibla. Dobra, żebyście wiedzieli, jak wygląda sprawa, jak przylecicie tutaj do Bagdadu na lotnisko. Oni tu mają z góry ustalone ceny dojazdu do miasta. Płaci się 50 tysięcy albo $35 nam powiedział, ale tych 50 tysięcy po prostu. Od razu nasz znajomy tutaj z Bagdadu powiedział nam, że tyle to kosztują. Powiedział, że nie może po nas przyjechać, bo nie ma zezwolenia, żeby wjechać na lotnisko. Także musimy wziąć taksówkę po prostu i do niego tym przyjechać. No i lecimy już do hotelu. Kierowca mamy w miarę ogarniętego. Zaraz zadzwonił do gościa, do którego jedziemy, żeby się zapytać dokładnie co i jak, gdzie. Wszystko petarda. No,
oficjalnie to na lotnisku. Teraz, wiecie, to ta cena, która tutaj jest, to jest oficjalnie ustalona, bo płaciło się z góry tutaj w takim okienku właśnie 50 tysięcy, także to nie żadna ściema. Patrzcie, jakie są bramy pozamykane. Trzeba bokiem jechać. Stoją, co chwilę stoi. O, muszę zapuścić. Wiecie, też co chwilę też tutaj są checkpointy z policją. Siedzą z karabinami w kamerach. O, tutaj, patrzcie. Urobione z tego. Takie betonowe mury. Tutaj kolejne. No tak, i wjechaliśmy już do Bagdadu. Wojsko z bronią, co kawałek. Na czarno ubrani, czarne hamery. Ślady po kulach na budynkach. Meczet zdobienia jak właśnie w Iranie. Bardzo podobne. Akurat godzina modlitwy. Kierowca słucha. Dobra, dojechaliśmy na miejscówkę. Do Mohameda, mieszkamy tu z polecenia, dostaliśmy od niego, mieszkamy u niego w domu. Poszedł właśnie się ubrać i idziemy zaraz zjeść jakąś szaormę. Pablo na rejonach. Jestem. Pokażę wam, jaki mamy pokój. Tak, jest spoko. Tak wygląda. On mi też wysłał wcześniej zdjęcie, mówi, a tutaj mam taki pokój jednoosobowy. Wysłał tak cela numer. Ja mówię, gdzie tu jest światło? Nie ma. A może jest? O, jest. Ja mówię, kurde, nie wiedziałem w ogóle, wiecie, że to jest taki podwójny. Mówię, ja mam taki hostelik. Ale spoko jest. Naprawdę spoko. I w ogóle fajny ziomek. Pogadaliśmy z nim troszkę teraz. Naprawdę fajny. No, powiem wam tak. Plan taki mamy. Dzisiaj oczywiście jest Bagdad, jutro Bagdad, czyli dwie noce sobie tu śpimy. Kolejny dzień właśnie zagraliśmy z Mohamedem, bierzemy samochód, no i po prostu nas zawiezie. Dostaliśmy kontakt, że właśnie nam pomoże w tej kwestii, że nas zawieźć do Babilonu. Następny dzień pojedzie sobie z nami do Karbali, no i nam troszkę tu pomoże. Fajnie, bo fajny młody chłopak, zresztą zobaczcie go na pewno na vlogach. Sympatyczny bardzo, bardzo dobrze mówi po angielsku. A tutaj jest tak, że wiecie, no tutaj, tu się mówi po arabsku i oczywiście urzędowym językiem jest arabski. Tak sobie będzie ciężko się dogadać. Kierowca nic, kompletnie. Śmieszne jest to, że zapytaliśmy go, kiedy jest Ramadan. Że wiecie, ja wiedziałem, że się zaczyna w niedzielę. Kierowca tak sobie nam powiedział, że w poniedziałek, a on w ogóle powiedział, że w środę. Wiecie, oni nawet nie wiedzą, kiedy się zaczyna. I myśleliśmy właśnie, że będzie w tej Karbali jakieś duże święto i tak dalej. On mówi, że no nie wiem, pojedziemy, zobaczymy. No może nawet nie wiem. A że on nawet nie wie. Także on jest taki chyba nowoczesnym muzułmaninem, taki powiedzmy, nie radykalnym po prostu. No i jest z nami Mohamed. Jeł właśnie coś zjeść. Jutro troszkę więcej nam powiada ciekawych rzeczy tutaj. Przez nim pokazać. Przyjechaliśmy teraz na dzielnicę, która powiem wam. Są tu takie wille. Tam na samym końcu to była taka willa, że po prostu szok. Mówię, że to jest jedna z takich bogatszych tutaj dzielnic. Idziemy teraz zjeść jakieś jedzonko. Mówię, że ma tu taką fajną knajpę, gdzie nam pokażę takie lokalne jedzenie. Także się nie mogę doczekać. Jesteśmy mega głodni. Dostaliśmy na początku przystawki, żeby sobie popróbować wszystkiego. Spoko, tym jesteśmy najbardziej zaskoczeni, bo to jest jabłko. Słodkie. No, słodkie, a wyglądało w ogóle jak... No inaczej. A to było coś ostrego? Nie, nie było. Nie, w ogóle nie było to. Patrzcie, co nam przynieśli. Wow. Ja nie wiem, jak my to zjemy. Ciężko by. It's a lot of food. Yeah, it is, man.
I want you, you know, to get full. But looks great. What is this? Tishrib. Tishrib? Tishrib, we call it. Yes. Okay. Okay. And this was like kuzi with chicken and some beans, soup and potato. Okay, let's try. Przyjechaliśmy teraz zobaczyć gorszą stronę Bagdadu. Ale powiem wam, że ogólnie jak jeździmy po mieście, całkiem dobrze to miasto wygląda. Wiadomo, są gorsze, lepsze miejsca. Tak jak już powiedziałem, że chcę zobaczyć, bo tutaj wygląda gorzej, no wiadomo. Ale ogólnie na mieście jest całkiem spoko. Okej, jesteśmy tu w starym mieście, jesteśmy właśnie. Z 22. Trochę połazimy tutaj po mieście. Ale powiem wam, że ludzie naprawdę mili, bardzo mili. Ciekawie podchodzą do nas, ale ciężko po angielsku z kimś pogadać. To jest ten problem. I patrzcie to. Przyszliśmy z ulicy, której budynki się rozpadały. I nagle macie takie coś. Taką dzielnię. Ale jest różnica. Ty, niezła różnica, co? Z budynków, które się rozsypywały ciemno. Ja bym się przeniósł w czasie. Tu nagle takie coś. To by było idealne do tego, właśnie co mówiłeś. Jak ludzie sobie wyobrażają Irak, a jak wygląda naprawdę. Z takich paru informacji, które powinniście wiedzieć. W samym Bagdadzie mieszka 7 milionów ludzi. W całym Iraku mieszka mniej więcej 36 do 40 milionów ludzi. I powiem wam, że tak, jest trochę inaczej niż w Iranie. Podobnie, nie jest całkiem inaczej, bo jest bardzo podobnie, no wiadomo, kraje leżą koło siebie. Ale choćby ze względu na to, jakie jest podejście do kobiet, te kobiety nie muszą nosić chust na głowie. Zdecydowanie jest inaczej, widzieliśmy normalnie chodzą ubrane też. Ja jestem w szoku. Ja też, totalnie. Ja myślę, że to jest wojna dalej. W ogóle... Na tej ulicy tak wyglądało. Na tej ulicy właśnie tak wyglądało. Tutaj wygląda, jakby się przeniósł w czasie o jakieś 30 lat. Najlepsze jest to... Mahan mówi, a chłopaki, wezmę was miejscówkę taką, żebyście sobie zobaczyli... Turystyczną. Turystyczną. Przywiózł nas tam. To jest turystyczna dzielnica. A tu nagle skręcimy w jedną uliczkę i... Cyk, inny świat, totalnie. Ale fajne, naprawdę fajne zaskoczenie. Bardzo fajne. A jedzenie było tak pyszne. Szok. A jedziecie sobie na targu, szukacie obrazków. Takie tam. Cyk, Adolf. Tak w ogóle patrzcie, jak jesteśmy ubrani. Jest normalnie zimno. Niby w samochodzie pokazywało, że są 24-23 stopnie, ale w życiu nie ma tyle, na pewno jest 15 i to max. Bo naprawdę nie jest wesoło. Dawno nie czułem takiego zimna. To mnie zaskoczyło teraz najbardziej. Choinkę się też tam. Nie, naprawdę no. Tego się nie spodziewałem. Tym bardziej w marcu. No tu też są, ale tylko po arabsku napisy. Ja w sumie to jest Bagdad, Irak, no. Dwa takie znałem, a twierdził było spoko. To są z tego. Plastik? Czy metal? Nie, one się zbiją. Aha. Dobra, poszukamy gdzieś jeszcze. O, jeszcze mamy czas. Pierwszy dzień praktycznie za nami. Bardzo dobre wrażenie na mnie zrobił jak na razie Bagdad. Wiadomo, za dużo nie widzieliśmy, ale coś już widzieliśmy. Jutro chcemy wam pokazać oczywiście dwie strony tego miasta. Staramy się pojechać w miejsca, które są takie już bardzo nowoczesne, które są już odnowione, tak jak na przykład teraz ta ulica. I miejsca te, które są też jeszcze dalej takim starym Bagdadem.
chcę wam pokazać z dwóch stron to 7-milionowe miasto, stolice Iraku. Jeszcze jedna podpowiedź dla was, co do wymiany pieniędzy. Jak wymieniacie na lotnisku, przelicznik jest, za 1 dolara dostaniecie 1300. Jak wymieniacie na mieście, to za 1 dolara dostaniecie 1500. Także pamiętajcie, że dużo bardziej opłaca wam się wymieniać w kantorach na mieście niż na lotnisku. I wiem, że ktoś powie, że to jest logiczne. Niekoniecznie, to nie jest logiczne, bo na przykład jak się leci do Tajlandii, to na lotnisku praktycznie jest taka sama wymiana jak na mieście. Ale tutaj no, zdecydowanie różnica jest duża. No i z tamtej ulicy nagle wychodzicie na taką, że tu i tak jeszcze dobrze w miarę wygląda. Tam dalej będzie zdecydowanie gorzej. No ale różnica jest zdecydowana. No i sobie na fajkę wodną przychodzą zapalić. Podobno popularne coś tutaj jest. Palenie fajek wodnych. Także może w któryś wieczór się też wybierzemy. Tuk-tuki też tutaj mają. Czy riksze, jak tam to się nazywać. No, tu możecie zobaczyć tą drugą stronę. Te bardziej rozwalone budynki. Ale nie będę wam takiego czegoś tylko pokazywał, bo naprawdę jest tu ale fajnie, no i to zobaczycie w najbliższych dniach. Dobra, kończymy ten dzień. Jeszcze na sam koniec chciałbym wam tylko polecić koszuleczki z Extreme Hobby. Zakupując jakieś produkty, wspieracie moje podróże, także dziękuję bardzo. Paweł. Dobra, do jutra. Siemanko, siemanko. 7 rano, zaczynamy kolejny dzień. Nie śpimy od 6, jetlag okropny. Paweł to o 5 chyba wstał. Ja tak wstaję codziennie. Paweł mówi, że sen jest dla słabych, nie ma co spać. Nie marnujemy czasu. Dokładnie tak. Na zwiedzanie. Dokładnie tak, trzeba wykorzystać w 100% czasu. No, idziemy się gdzieś przejść po dzielni, zobaczyć gdzieś co się dzieje, znaleźć jakąś kawę, a później pozwiedzać i nagrać dla was fajny materiał. No właśnie, w którą stronę idziemy? Co do głównej? Że mam trochę dzienie, do której się zatrzymaliśmy, ale powiem wam, że parę niezłych chatek tu wczoraj było. Tutaj? Nie, tędy nie pójdziemy do głównej. Tu chyba była bardziej główna. A mi się wydaje, że tam do głównej się szło tamtędy bardziej. Tam skąd przyjechaliśmy. Ale tam skąd przyjechaliśmy, to była, tam były te sklepy wszystkie i tak dalej. Myślę, że pójdziemy, to nie trafimy z powrotem. Możemy tu i tam pójść. Właśnie, chodź pod dom najpierw, no. Myślę, pineskę zostawimy. Powiem wam tak, mega jestem zadowolony, że trafiliśmy na Mohameda. Młody chłopaczek, 23 lata ma. Ale tu jest chopa. W ogóle miało być zupełnie inaczej. Myśmy jechać do tego hotelu, w sumie co Polo był. Bo Polo nam polecił jeden hotel, który się tutaj zatrzymał, jak był z kapeluszem. Pozdrow chłopaki. Ale tu jest chopa. Nieźle wygląda. Marmury, brama wielka. I mieliśmy właśnie się tam zatrzymać. Dał tam jakiś kontakt też do chłopaka, który nas może zawieźć do Babilonu, który może nam tam opowiedzieć trochę. Ale tak sobie w przypadku wyszło, że jakiś chłopak wysłał nam właśnie numer do Mohameda. Mówi, 2 dni temu tutaj byłem, polecam. No i tak stwierdziliśmy, dobra, jedziemy. Żeby było coś nowego na kanale. Ty grałeś na dzielni też jest. Ale ogólnie tak tutaj mówił? No, ale serio, fajnie trafiliśmy. Wczoraj pojechaliśmy sobie zjeść kolację. A w ogóle zaproponował, że pokoju, że możemy się u niego zatrzymać, że ma taki jakby hostel. No, zaproponował nam spanie, że możemy po kosztach sobie u niego spać. 30 dolców za noc płacimy.
No i dodatkowo się tak wczoraj dogadaliśmy, że w sumie nas zawiezie też do Babilonu. W Karbali tam zostanie. Także elegancko fajne materiały dla was nakręcimy. Jeszcze fajny opowieść tutaj ze strony lokalsa, jak to wszystko wygląda. Wczoraj fajne historie też opowiadał. Także dzisiaj postaram się, żeby można było to nagrać, żeby tam powiedział jeszcze raz. Pewnie nie będę chciał to wszystkiego mówić, jak to zwykle w tych krajach bywa. Ale postaram się, żeby opowiadał, jak najwięcej się uda. Patrzcie, jaka korwetta. W kolejnym odcinku też oczywiście poruszę temat Saddama Husajna, wielkiego zbrodniarza i dyktatora Iraku. Bo wczoraj też porozmawialiśmy z Mohamedem na ten temat. Mówi, że Husajn zabił dwóch jego dziadków. Wujków. Ojca 30 dni jak to się a torturował. No, mocne historie, naprawdę mocne historie. Nie ma pieniędzy. No, mocne historie opowiadał, także też będę chciał, żeby trochę więcej wam o tym powiedział. No, straszne, no. To się mocno działo wiele lat temu. I opowiadał nam też, że tutaj Irak to naprawdę przez wiele, wiele lat cały czas miał mega ciężko. Najpierw jedna wojna, później druga wojna. Oczywiście w międzyczasie Husajn, później ISIS, później co jeszcze było kolejnym? Jakieś protesty, czy no i wszystko po kolei. Także no, lekko nie było. Ale mówi, że od dwóch lat sytuacja naprawdę mocno się stabilizuje, że jest dobrze. Tak wygląda nasza dzielnia przy głównej ulicy. Nie, ogólnie tam, gdzie się zatrzymaliśmy, to jest naprawdę dobrze. Nie wiadomo, trochę śmieci, poburzone budynki. Ale tam, gdzie my jesteśmy, to jest dużo ładnych willi. Tak widać, że mają tam ludzie pieniądze też. Dostali tam po kubeczku czaju. Powiem wam tak, jak widzieliśmy na zewnątrz, jak sypali cukru do tego, no to myślę, że takie jakieś pół albo jedna trzecia kubka cukru. Nawet nie mieszałem za bardzo, bo nie dało się wypić. No i to jest to, co właśnie opowiadali wszyscy. Tu się przyjedzie, ludzie są mili, nawet przywitali nas ładnie, powiedzieli, że absolutnie mamy nie płacić za herbatę. Wodę dali, herbatę dali. I przesłodzona oczywiście na maksa. No ale tak to tu jest. Ale dobra, mega dobra. Bardzo dobra, bardzo. Oni tu mają właśnie dobre herbaty. Tutaj, w Turcji to jest numer jeden. No, w Turcji to uwielbiam herbatkę w tych malutkich kubeczkach. Tak. Pycha. Patrzcie, Ramadan się zaczyna za dwa dni. Nie, czekaj, czy dzisiaj jest piątek? Sobota, to jutro. Jutro się zaczyna Ramadan. Sprzątają ulicę. Było ładnie czysto. No i tutaj kolejna willa. Wczoraj wieczorem jechaliśmy, była osiedlona. Pięknie wyglądała. No a my po pół godziny rezygnujemy z poszukiwania kawy. Wszystko jest pozamykane. Chciałem poprosić Mohameda, żeby z nami gdzieś pojechał po prostu. Będzie łatwiej, no na pewno będzie wiedział, gdzie tu pojechać. Od razu jakieś śniadanie zjemy. Patrzcie, jaki wielki pomnik. Teraz niestety jest zamknięte, bo jest renowacja tego. Ono wchodzi się jeszcze pod ziemię, są imiona i nazwiska ludzi, którzy zginęli tutaj podczas wojny. Ale niestety nie możemy tam wejść. No, mały nas tutaj zebrał. I w sumie, jak już jest, już go wykorzystamy. Zapytam się, żeby powiedział wam dokładnie, co to jest. What is this? Like, exactly. This place called the Martyrs Monument. It's very famous figure in Baghdad. The martyrs, basically the people who died in the war and to defend their land, we call them martyrs. And this place to honor their sacrifices. Unfortunately, it's closed for renovation, but the place is just totally amazing. I'm pretty sure some people who are interested in Iraq, they will know the history and they will know this location. Mm-hmm. Entrance is it free normally? I think like it will be open in 1 month. Yeah, yeah, but is it free entrance? It's like 6,000 IQD okay. For the entrance, for the foreigner. Yeah. Okay. Nie mogę za bardzo pokazywać, żołnierze tam są, no, ale na każdym wejściu tutaj gdzieś oczywiście stoi wojsko z bronią, mury,
zrobiona z takich płyt betonowych. No i brama metalowa. Idziemy zjeść jakieś lokalne śniadanko. Mohamed mówił, że tutaj jedziemy tak kozackie i powiedział, że pokaże nam coś, czego na pewno jeszcze nie jedliśmy. O, tutaj pan herbatkę robi. Dużo cukru wszędzie. A tutaj co? A, tutaj wodę, lemoniadę obok. O, co zamawiasz? Halo, halo, halo. Okej. No to weźmiemy właśnie. Dasz radę, tak? Trzeba się dużo mówić nauczyć. Myślę, że tutaj pisze łatwo. Barbecue, pizza... A, czekaj, z drugiej strony od tej się czyta. Pamiętajcie, że w arabskim języku czyta się od prawej do lewej. Nie jak u nas, od lewej do prawej. To jest taka różnica. Może ktoś nie wie akurat, także taka podpowiedź. Dostaliśmy lentil zup, trochę pomidorówki. Tutaj dodatkowo teraz oliwki. Paweł sobie zamówił przekąskę do zupy po polsku. Dostajemy pierwsze danie. Omlet pod omletem. Jest. What kind of meat is that? It's not a meat. It's beans. It's no meat? No. Ah, it's beans, yeah. No, this is a different dish. Okay. What is this exactly? It's old bagile. Old bagile? Yeah. Old bagile. Czyli to jest... To jest fasola. I ordered two things actually, not only kubwa. Kubwa is... this one, we eat it by our hands. By hands, so yeah, we just... Yeah. There's a bread inside, and there's a beans, and there is like a... Ah, like, this was bread? Yeah, this is bread. So we just mix them. Dobra, czyli bierzemy wszystko to. A czyli będziemy wszystko łapami. To jest fasola, chleb. Ale gorąco. No, może taka ciapka typowa. Try to add some beans to the guy. Będzie trzeba coś domówić, na pewno. Paweł, próbuj. Właśnie takie wykwintne danie. Kucharz mi się zażygał do talerza. No tak wygląda trochę. Jak? No wygląda to tak bardzo, powiem wam, nieładnie. Bo to jest rozciapkany chleb z fasolą, z jajkiem. Nawet smaku jest okej. Wiecie jak to wygląda? Podobnie jak ten pan, co mi rączkami tak mieszał w Somalii. To takie coś, tylko jeszcze rozwodnione. Jakby to w buzi przeżuwał. No. Smacznego. Dobra, kolejne danie. Tak wygląda. Zupa pomidorowa dookoła. Otwiera się, to w środku jest mięcho. O, patrzcie. Ja po prostu jakby pyza z mięsem, sosem pomidorowym. To wygląda bardzo dobrze. Czekajcie, już spróbuję od razu, jak smakuje. Takie coś tu na śniadanie jedzą, bo my rano jak byliśmy na herbacie, to widzieliśmy dokładnie, jak też to panowie jedli. Tak, to jest bardzo dobre. No, lecimy na zwiedzanko. Okay. What you can say now about the Iraq? How safe is it now for people when some tourists want to come here and they enjoy the time in Baghdad or another city? They can feel safe here now? Okay. So nowadays, like the circumstances in Iraq are great. Iraq is like totally safe for foreigners, and people are super friendly. When they see foreign people, they will treat them in a good way, like way different than the whole world, because they are not familiar with the tourist. And for tourists, I highly recommend, because all the people that I met so far, and I took them in tours, they really enjoy their time, and they really like the people, because every country you travel to, of course, people is something very important to the whole, for the whole trip. So it's highly recommended, totally safe, and it's just amazing. Yeah, it's really easy. Just came here because visa we can get on arrive. It's $80, I say. Before I checked, it was 75, but on the airport they say we have to pay 80. I don't know why. Actually, I thought like it's 70. Yeah. Yeah, you know, it's many different price. Depends how you look.
Yeah, and there was a surprise for me because we say, hey, no, the price is 75. And the guy say, no, you have to pay 80. We say, okay. If we have to, okay, we can pay. Please give us our visa. Yeah. Okay, what do you think? What did change here in like for a couple years? Couple years. Yeah, because yesterday you say it's like last 2 years are really good, yeah? Yeah. When it comes, I would say, to the political leaders, like nowadays things are improving when it's come to policy, to the decision makers, and like the circumstances in total, the infrastructures are improving. Many things are improving in multiple aspects, I would say. Yeah. You know what I'm surprised? So many villas is here. like the place where we're living. Yeah. So many nice house. You know, when somebody coming here, they for sure imagine this place different. Yeah. Well, because I imagine as well, a little bit different. Of course, I know here is good and people are super friendly. But yeah, but some place looks really rich. Yeah, the people are, I would say, nowadays they are improving. Even when it's come to their income and people have a better revenues, and some people are, I would say, like there are some poor people and rich people. The chances are equal, I would say, but you need to have a good standards, a good degree in order, I would say, to live and have a good salary and to be rich. You need just a good degree, and with time and consistency, yeah, you can be rich and wealthy. Yeah, and I say in my video, we just have to show like modern place. Mm-hmm. And pure place as well. We can show like real Baghdad, real Iraq. Mm-hmm. Yeah, that would be good. Okay. Powiem wam, że naprawdę tyle się wróle tu dożyw i tak dalej, co tutaj, to dawno nie widziałem. Co kawałek na skrzyżowania kamery i wojsko. Bierzemy tuk-tuka i śmigamy. Loga odpali, kiero. Będzie się super jechało w środku. Niestety nie można wejść do środka, chcieliśmy, ale nie da rady. A co to jest? Widzimy jakąś starą część. To jakiś kwitarg. Jakiś kwitar taki typowy, nie? Można kupić wszystko i nic. Totalnie. Stare rzeczy, co ludziom zostały, używane, chcą sprzedać. Słuchajcie, kasety. Ty gdzie wy ostatni raz widzieliście kasety, mi powiedzcie? A tutaj można kupić kasety z przebojami. To jest ciekawe. O, chciałbyś sobie kupić jakąś kasetę? Biorę jedną. Do Walkmana będę miał. O! Walkmana tutaj też byś pewnie kupił, założę się. I stare te, radia. O. Niezły old school tu jest. Patrz jaki aparat, ty. Patrz jaki Kodak. Yeah, it's like... Yeah, it's a camera. Patrzcie to. Niesamowite. Yeah, for sure. Older than me, I think. 100%. Ale to są dziwne, stare rzeczy takie fajne. Ale powiem wam, że do domu takie coś mieć, całkiem fajna sprawa. O, tutaj można sobie ciszę zapalić. Fajny klimacik tutaj jest. A, to tu jesteśmy. Tutaj też możecie kupić kasety. Noże na ulicy. O, we can buy it? Patrzcie, tutaj można kupić stare pieniądze jeszcze z Husajnem. Ciekawe w ogóle, kupię na pamiątkę. Can you ask how much is it? Ciekawe, ile? How much is it? So it depends. Some of them are 1,000, some of them are 2,000, some of them are 10,000. Okay.
Ciekawe rzeczy tu można zobaczyć. Są korale modlitewne. Muslim people there. Yeah, yeah, they're praying. Yeah, they're praying. Yeah. Też jakieś kamienie. Nie, no Dawid by tutaj był w swoim żywiole. Zegarki stare. Ale tutaj widać. Wiecie, co się mówi? Korzeń czasu? Nie. Ząb czasu. Ząb, a korzeń. Ząb czasu na tych rzeczach. Można zobaczyć naprawdę takie lokalne życie. Ale co możecie też zaobserwować? Sami faceci wszędzie. Kolejne miejsce, gdzie kobiet na ulicach nie ma. Pan nam daje czaj. Bardzo mocny i bardzo słodki. Luxemburg. Patrzcie, aż jest czarna po prostu. Wygląda bardziej czarna niż nasza kamera. No tak. Our coffee was not that black like this really? Tea. Yes. We have a black tea, so we don't have any green tea. We have a green tea. How much is it for one cup? 500. 500, yeah? Powiem was, że fajne miejsce, naprawdę. Ale dobrze, że trafiliśmy właśnie na całkowicie przypadkiem u Mohameda. No, fajne miejsca, pokażę takie inne na pewno. Już zobaczyliście u innych podróżników, którzy tutaj byli. Bo oczywiście oglądałem vlogi, widziałem co kto pokazywał, co kto wstawiał. I u nas będzie co innego. U nas będzie dużo lokalnego życia, takiego prawdziwego lokalnego życia. Szczególnie w tych odcinkach teraz. Z Bagdadu. No bo on powiedział, że nas zabierze w miejsca, które byśmy nie zobaczyli sami. No i właśnie tak jest. Chciałbyście wieczorem zobaczyć to, jak to wygląda. Dzisiaj możecie w dzień zobaczyć. No to w dzień zdecydowanie więcej wszystko widać. I to jest niesamowite, że z tej dzielnicy tutaj przenieśliśmy się zaraz do takiej, że po prostu jakbyśmy byli jakiejś mocno europejskiej nowej dzielnicy odnowionej. Tutaj znowu lokalne życie, siedzą sobie, popijają czaj, palą fajkę i wszędzie się papierosy pali. W takich miejscach to widać, jak naprawdę wygląda tutaj życie. Ale pytałem się też o tym, czy kobiety normalnie pracują w Iraku. I tak, to normalnie kobiety mają swoje prawa, normalnie pracują i tak dalej. I akurat nie w tym miejscu, w którym jesteśmy tu teraz. Tutaj na targu typowo tylko mężczyźni. Bardzo ładne zdobienia tutaj są tych meczetów, tych kopuł na meczetach. Wow. Podoba mi się to bardzo. Nie pamiętam w Uzbekistanie. Tam bardzo dużo było takiego czegoś i super to wyglądało. W ogóle musicie wiedzieć o tym, że Irak jest bezpiecznym miejscem. To pod względem takim, że oczywiście można tutaj sobie przyjechać samemu. Nie ma się co martwić. Kobiety wcale nie muszą chust na głowach nosić, jak przyjeżdża jakaś turystka. No jeśli chce, to wiadomo, może na pewno to lepiej wygląda, ale nie musi. Nie potrzebujecie mieć tu żadnego przewodnika i tak dalej. My akurat fajnie trafiliśmy całkowicie przypadkiem na Mohameda. No i wczoraj po chwili rozmowy przyjaźni u niego się zatrzymać. To złapaliśmy taki fajny vibe, że stwierdziliśmy, że po prostu będziemy razem jeździć. Pokaże nam jak najwięcej lokalnego życia. On też ma swój kanał na YouTube. Znaczy zaczyna dopiero, ale jego marzeniem jest właśnie zostać YouTuberem, żeby pokazywać jak to tutaj wygląda w Iraku. On też ma bardzo dużą wiedzę na temat tego wszystkiego. Angielski ma po prostu perfekt. Wszystko idealnie się wpasowało. Już ustaliliśmy jaką trasę będziemy sobie razem robić. No i nagramy dla was naprawdę fajne, wspólne odcinki stąd. Fajnie, bardzo się cieszę, że trafiliśmy na niego. Serio. Kebabik na ulicy, znaczy shawarma dokładnie. O, sorry. Dobra, kończymy ten odcinek. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Pamiętajcie, że to jest dopiero pierwsza część. Będzie prawdopodobnie 5 odcinków z Iraku.
Ruszamy jutro w trasę. Dzisiaj oczywiście jeszcze zwiedzamy Bagdad. Jeszcze jeden odcinek zobaczycie z Bagdadu. Z biedniejszej strony i z tej bardziej bogatej, żebyście sobie mogli zobaczyć i porównać te dwie strony, jak wyglądają. Pamiętajcie, że bardzo dużo tu się zmieniło w ostatnim czasie. Można tu normalnie przyjechać. Nie słuchajcie tego, co mówią inni. Jeśli chcecie się przekonać, jak jest, przyjedźcie sami i się przekonajcie, że jest naprawdę dobrze. Jestem w szoku, ponieważ nie widziałem tu jeszcze nikogo z tatuażem, a totalnie nikt na nas nie zwraca uwagi. Chodzimy sobie, bardziej zwracają na nas uwagę i mówią, że jesteśmy tacy sami, że jesteśmy bliźniakami, niż to, że mamy tatuaże lub cokolwiek innego, także... Na to się nawet nie patrzą. Totalnie, nikt. Jest totalny luz. Dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek. Zostawcie subskrypcję i zapraszamy na kolejny. This is the end of the first video. You can say bye. Bye, guys. You can say bye. Bye. Bye.